W internecie pojawiło się ogrom kolejnych informacji na temat nadchodzącego wielkiego wydarzenia, które zakończy cały obecny rozdział, i wiemy, co się na nim pojawi. W grze pojawiły się właśnie kolejne nagrody dla graczy, oraz mamy dzisiaj kolejnego darmowego skina. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, kod Migao, i witam Was na odcinku z kolejnego wielkiego wydarzenia. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj, Chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców? To zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kotkicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, powolnymi krokami zbliżamy się coraz to bardziej do zakończenia obecnego nam rozdziału, a zaraz przed jego zakończeniem w grze pojawi się nic innego jak kolejne wielkie wydarzenia. W ostatnich dniach my, gracze, otrzymaliśmy już kilka ciekawych informacji w jego temacie, gdzie głównie dowiedzieliśmy się, że event będzie podobny do eventu z urządzeniem Midasa oraz pojawiło się kilka jego plików, które macie w tym poście tutaj. Jak się okazuje widzowie to nie wszystkie informacje w jego temacie jakie otrzymaliśmy, ponieważ tym razem poznaliśmy informacje na temat tego co pojawi się zaraz na nim a żeby to było mało otrzymaliśmy kilka dodatkowych informacji o rozdziale szóstym. Zanim jednak do tego przejdziemy mam dla was informacje na temat darmowych nagród i tak widzowie znów Fortnite dał graczom dodatkowe nagrody, które są w stanie odebrać, a wszystko to wydarzyło się w środę wraz z zmianą sklepu z przedmiotami. To właśnie tego dnia do sklepu z przedmiotami w grze zostały dodane takie przedmioty jak nowy pakiet startowy, którego macie teraz na moim ekranie, kilka innych płatnych zestawów i tak dalej, a poza nimi został wprowadzony nowy pakiet dla posiadaczy konsoli PlayStation. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to gracze korzystający z konsoli PlayStation i jednocześnie posiadający usługę PlayStation Station plus są w stanie odebrać co jakiś czas darmowe nagrody do Fortnite'a i tym razem znów coś takiego się dla nich pojawiło. Teraz na ekranie możecie zobaczyć pakiet, który jest dostępny tylko dla osób z tą usługą i jak widać po raz pierwszy historii pakiet ten zawiera tylko i wyłącznie same emotki i w pakiecie tym za darmo możecie odebrać te emotki na moim ekranie. Same przedmioty warto odebrać, bo później albo będą dostępne w sklepie za fałdolce, albo już nigdy nie będą dostępne dla Was i pamiętajcie widzowie co jest ważne, że pakiet ten mogą odebrać tylko osoby z usługą PlayStation Plus, która zawiera ogrom innych gierek. A i tak jeszcze dodam przy okazji, żebyście pamiętali, że istnieje coś takiego jak sklep internetowy Fortnite'a, który działa tak samo jak ten w Fortnite bezpośrednio w grze, i tam również możecie kupić sobie pakiet startowy i wpisać kodzik kicia w a jak już mówimy tutaj o nagrodach, to jeszcze szybko pamiętajcie, że dzisiaj w grze odbywa się kolejny turniej o darmowego skina i tym razem jest to ten skin tutaj, który był dostępny w pierwszym sezonie tego rozdziału, a już jutro będzie kolejny turniej o tego skina tutaj. Jeżeli interesuje was temat darmowych skinów w turnieju, to badajcie sobie ten film tutaj, bo turnieje będą codziennie aż do niedzieli. I teraz przejdźmy już do tematu eventu i rozdziału 6, bo w jego temacie mamy dość sporo ważnych i ciekawych informacji. Nowe informacje. Informacje w jego temacie podał nam przykładowo liker Hypex na Twitterze, który napisał informacje na temat eventu rozdziału 6, a dalej dowiadujemy się, że potwierdzono, że wydarzenie te zakończy się ekranem, który będzie się nam cały czas ładował. Chodzi tutaj o to, że zaraz po jego zakończeniu nie będziemy mogli grać w Fortnite'a tak jak było to ostatnio na evencie w OG rozdziale pierwszym, tylko zaraz gdy event ten się zakończy, serwery gry zostaną całkowicie wyłączone aż do następnego dnia. Przykład takie ekrany macie widoczne w tle i jeżeli założymy, że event rozpocznie się około 21, najpóźniej 22 i zakończy 30 minut później, to serwery gry zaraz po ewencie będą wyłączone przez lekko ponad 12 godzin, lub nawet troszeczkę dłużej. Jednakże przez ten cały czas nie będziemy się nudzić, ponieważ dalej z tych samych informacji możemy dowiedzieć się, że czekając na ekranie, który będzie po ewencie, co jakiś czas będą się przez niego przewijały zwiastuny nadchodzącego rozdziału 6. Tego. No, i tutaj również, dla przykładu, mogę wam pokazać, jak to wyglądało jakiś czas temu, i tutaj możemy zobaczyć, że przykładowo czekaliśmy na wyspie oddalonej od naszej głównej mapy, która się tworzyła, i w kosmosie przelatywały wtedy przedmioty, które będą na niej dostępne. Tak więc teraz będzie coś bardzo podobnego do tego, ale na pewno będzie to na totalnie innej scenarii i totalnie inaczej będzie to przygotowane. Tak więc wyczekujcie, i informacja ta jednocześnie daje nam znać, że event ten serio będzie ogromny. Co do tego, co pojawi się na evencie to tak jak już mówiłem na początku wiemy że event ten ma zawierać pliki eventu z urządzeniem Midasa ale będą one na pewno zmienione więc możemy spodziewać się że jego maszyna znowu zostanie tam jakoś po prostu postawiona możemy się również spodziewać że inne rzeczy z pozostałych sezonów które były wtedy w grze też pojawią się na evencie tak jak było to właśnie ostatnio ale to dopiero zobaczymy i nieuniknione jest to że znów będzie to ogromne wydarzenie jak wielkie to sami zobaczymy gdy będzie Niego bliżej, tym bardziej, że teraz raczej na pewno nie będą pojawiały się wycieki w jego temacie, ponieważ przed nami w tym sezonie teraz również nadchodzi kolejny event, ale niestety nie będzie on tak duży jak ten, który zacznie rozdział 6. Event w tym sezonie ponownie będzie mini wydarzeniem, w którym pojawi się tylko kilka małych rzeczy, ale na pewno będzie ono ciekawe, tak jak wszystkie poprzednie eventy, i obecnie są to wszystkie ważne informacje w temacie tego dużego wydarzenia. Kolejnych informacji na temat samych eventów. Spodziewajcie się już po tej kolejnej aktualizacji, ponieważ wraz z wydaniem tak naprawdę każdej dużej aktualizacji do Fortnite'a pojawiają się jakieś pojedyncze pliki na event. Tym bardziej, że w tym sezonie mamy dostać jedną taką ogromną aktualizację. Jednakże, widzowie, to nie koniec informacji na temat nowego rozdziału 6, ponieważ poza eventem, który nas do niego wprowadzi, otrzymaliśmy informacje na temat tego, co pojawi się w grze po jego starcie, a cały ten temat podał nam Liker Wenzo. Tak dla przypomnienia. To w ostatnich dniach Likr ten informował nas, że na wyspie nowego rozdziału pojawi się specjalny boss, który będzie wędrował po wyspie, i po jego spotkaniu, automatycznie boss ten będzie nas atakował, tak jak bossowie z autami z poprzedniego nam sezonu. Teraz na ekranie macie jego nowy post, w którym napisał nam jego teoria: skoro rozdział 6 sezonu pierwszego ma mieć motyw samurajów, bo taki motyw ma tam się pojawić z wycieków, zakłada, że wędrującym bossem będzie Ronin, który będzie wędrował po mapie i nas atakował po jego spotkaniu. No i w teorii informacje to do siebie bardzo pasują, ponieważ nie dość, że tematyka kolejnego rozdziału wskazuje nam na ponowny motyw Japonii, to dodatkowo dostaniemy bossa, który mógłby przykładowo atakować nas swoimi mieczami czy czymś w tym stylu po podejściu do niego na wyspie. Pamiętajcie jednak, o czym wspominał nam sam liker, że jest to obecnie teoria i nie możemy jej obecnie brać na 100%, tak więc na szczegóły w tym całym temacie będziemy musieli sobie jeszcze poczekać, ale spokojnie na pewno nie będziemy czekać jakoś długo. Jeżeli interesuje Was temat nadchodzącego, kolejnego rozdziału 6 i jego zmiany i nowości, to osobiście polecam sobie zobaczyć moje ostatnie filmy na kanale, które pojawiły się w jego temacie, które opublikowałem Wam w tamtym, a nawet w tym sezonie. Teraz, i wszystkie nowe odcinki w jego temacie macie widoczne teraz na moim ekranie. Na obecny moment są to wszystkie nowe informacje w temacie eventu i rozdziału 6, i pamiętajcie, widzowie, że kolejne wycieczki. Mogą pojawić się dosłownie w każdej chwili, tym bardziej, że każdego z dnia zbliżamy się coraz to bardziej do jego wystartowania w grze i obecnie pozostało nam tylko i wyłącznie wyczekiwanie. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nadchodzącego kolejnego rozdziału szóstego i e eventu, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz event. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie tam serdecznie. Duszko. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z Dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepy, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!